Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta historia jest tak zagmatwana i tajemnicza, że niewiele można tu powiedzieć z całą pewnością. Szczególnie, że sprawa jest świeża i wciąż w toku. Oprócz tego, że małżonkowie, którzy byli w tamtym czasie w separacji i planowali rozwód, Julie i Michael Hardingowie, stracili życie w odstępie 4 miesięcy od siebie. A przyjaciele każdego z nich mówią, że zarówno jedno, jak i drugie zachowywało się tak, jakby bało się o swoje życie. Podejrzanego o atak na Michaela udało się ująć. Teoretycznie wyjaśniono okoliczności śmierci Julie. Ale te dwa zdarzenia według policji muszą być powiązane. Więc o co tu tak naprawdę chodzi? Moi kochani, ale zanim jeszcze zagłębimy się w dwie opowieści, chciałabym bardzo zachęcić Was do obejrzenia ostatniego odcinka, to znaczy przedostatniego, licząc ten, ponieważ opublikowałam go właściwie w trakcie świąt i widziałam, że oglądalność była niska, a szkoda, bo historia jest naprawdę zdumiewająca. A zaczyna się od tego, że policja nie zorientowała się, iż w samochodzie, który odholowała na parking, znajduje się ciało młodej dziewczyny. Powstało przez to bardzo wiele zaniedbań, które znacząco odbiły się na śledztwie. I do dziś do końca nie wiadomo, czy Natasza padła ofiarą napaści, czy dziwacznego wypadku. A jeśli tak, to jestem bardzo ciekawa, czy możecie się zgodzić z tym, że przebiegało to tak, jak domyślają się współcześni śledczy. A naprawdę można szeroko otworzyć oczy. Na końcu filmu umieszczę Wam ikonkę, która będzie odsyłała do odcinka o Nataszy. A teraz już wracamy do dzisiejszych tematów. Był październik 2019 roku, kiedy Michael Harding, weteran i biznesmen, kupił dom w Celina w stanie Tennessee, ponieważ właśnie tu przeniósł całą swoją firmę zajmującą się ogrzewaniem i klimatyzacją. Wcześniej działała w Sacramento. Zresztą zarówno on, jak i jego żona mieli już różne nieruchomości, ale to tu chcieli spędzić jesień życia. Problem był jednak taki, że Julie wciąż jeszcze pracowała w oczekiwaniu na emeryturę jako kapitan kalifornijskiego patrolu autostradowego w Sacramento w Kalifornii. Choć małżeństwo miało zaledwie 4-letnią historię, to być może z powodu ciągłych rozstań i w praktyce odległości mierzonej w tysiącach mil napięć nie brakowało. Michael zajął się rozruchem firmy w nowym miejscu. Julie ciągle na niego czekała i wyglądało na to, że zanim rozpoczęli na dobre życie w Tennessee, które jak planowali, kiedyś stanie się po prostu spokojną, sielankową emeryturą, zdecydowali się jednak rozstać. Pozew o rozwód złożyła Julie w Sacramento w maju 2022 roku. Nikt nie wiedział dokładnie, jaka była bezpośrednia przyczyna tego rozłamu. Ale nie było wątpliwości, że 53-letni Michael bardzo szybko zaczął być widywany z inną kobietą, a związek ten stał się prędko oficjalny i rozkwitał właśnie w Tennessee, gdzie, jak się wydawało jeszcze całkiem niedawno, mężczyzna miał na stałe zamieszkać z żoną. Sąsiedzi z Kalifornii zastrzegli, że prawie nie widywali małżonków. Oni siebie wzajemnie również nie za często, bo w praktyce, na co dzień, jak wspominałam, dzieliła ich spora odległość, Michael bardzo często jeździł do Tennessee, a gdy oboje byli na miejscu w Sacramento, to znów Julie pracowała. Oczywiście zdarzało się tak, że przebywali razem, zapraszali nawet rodzinę czy przyjaciół, ale ci nie zawsze czerpali przyjemność z tego towarzystwa, określając związek Hardingów jako coraz bardziej toksyczny i nerwowy. Tworzyło to dość nieprzyjemną atmosferę, która szybko udzielała się gościom. Każde z nich osobno miało swoich przyjaciół, w których gronie czuło się dobrze i wzajemnie, osobno byli lubiani. Ale gdy małżonkowie byli razem, stawali się chwilami nie do zniesienia. Decyzja o separacji, a potem wiadomość o rozwodzie, w zasadzie nikogo szczególnie nie zaskoczyła. Wydawałoby się, że to koniec tej historii, ale nikt nie wiedział, że wręcz przeciwnie i to dopiero początek mrocznej sagi. We wrześniu 2022 roku zgłoszono zaginięcie Michaela Hardinga. Zwykle kontaktował się ze swoimi bliskimi na bieżąco, był dość rodzinny, miał 2 dzieci, był w dobrym kontakcie z przyjaciółmi, otwarty, serdeczny, więc kiedy od kilku dni nie dawał znaku życia, bliscy bardzo się zdenerwowali.
zdecydowano się zawiadomić policję. Organy ścigania zaczęły szukać mężczyzny na trasie, na której teoretycznie powinien być. Sprawdzano również zgłoszenia, które napływały od społeczności. W tamtym czasie śledczy nie zakładali jeszcze, że stało się coś naprawdę złego, a już na pewno, że miały z tym coś wspólnego osoby trzecie. Udało się znaleźć zapis z kamery bezpieczeństwa w Kentucky, w pobliżu Bowling Green i Cumberland County. Wychwyciły ciężarówkę Michaela. Dzięki temu, że policja była już poinformowana, że powinien być na tamtym terenie i być może w tym rejonie coś mu się przydarzyło, bardzo szybko powiązano właśnie z nim koszmarne znalezisko w pewnym wystawionym na sprzedaż pustym domu. To właśnie tam agent nieruchomości odnalazł mężczyznę z wieloma kulami w ciele. Był to istotnie Michael, który jednak nie miał żadnego związku z tym domem. Teraz już nie było żadnych wątpliwości, że ktoś go zaatakował. Jednak wydawało się, że poszukiwania sprawcy w Kentucky mogą zabrnąć w ślepy zaułek. Lepiej więc było ogólnie przyjrzeć się jego życiu. Być może tam kryje się odpowiedź. Niezbyt wiele czasu zajęło śledczym dotarcie do informacji, że mężczyzna jest w trakcie rozwodu, a separacja jest już faktem od jakiegoś czasu. Sprawa miała się ku końcowi, nie wydawało się więc, by Julie miała jakiś interes w tym, żeby pozbyć się swojego męża, aby była tym żywo zainteresowana, skoro zaangażowała się już tak poważnie w rozwód. Widocznie wybrała drogę prawną. Ale przyjaciele mężczyzny nie byli już tego tacy pewni. Kiedy Preston Cleary, jeden z przyjaciół Michaela, rozmawiał z nim po raz ostatni, ten był spięty. Miał być drużbą, bo zbliżał się ślub Prestona. Michael był w drodze po smoking. Zatrzymał się jednak, by zadzwonić do swojej firmy, do serwisu zajmującego się ogrzewaniem i klimatyzacją, i pracownicy również zdawali się potwierdzać, że nie miał najlepszego humoru. Tak czy inaczej, nigdy w sklepie ze smokingami się nie pojawił. Przyjaciel powiedział: naprawdę myślę, że on był celem. To było zdecydowanie dobrze zorganizowane. Mike był na wskroś uczciwy. Zawsze starał się robić wszystko dobrze, najlepiej jak się dało. Nie wplątywał się w podejrzane akcje, a jednak czegoś się bał. Przyjaciel więc szybko nabrał złych przeczuć, właściwie od razu, gdy dowiedział się, że Michael zniknął. W głębi duszy wiedziałem, że nie znajdziemy go żywego, powiedział Cleary. Harding dzwonił do Prestona każdego ranka o 7 rano, a kiedy minęły prawie 2 dni bez telefonu, Cleary wiedział, że coś jest nie tak. Ale zdawaliśmy sobie dokładnie sprawę, gdzie się udać, by zacząć szukać. Julie Harding, powiedział przyjaciel. I rzeczywiście, teraz nikt już nie krył przed policją, że mniej więcej rok trwał ostry kryzys w związku tej pary. Cleary powiedział, że wierzy, iż Julie Harding wynajęła kogoś, aby pozbył się jej męża. Wierzę, że to były miesiące planowania, oświadczył. Dlaczego tak myślał? Harding od dawna żył w strachu. Ona znała dobrze jego i jego życie. To dlatego jego drzwi były zamykane na łańcuchy i do tego jeszcze zawsze podparte, tak jakby chciał kogoś powstrzymać. Myślę, że wiedział, do czego była zdolna, zdradził Cleary. Dodał, że tak naprawdę to Michael poprosił Julie o rozwód. Wiadomo było przyjaciołom, że przynajmniej raz kobieta wróciła do domu w Celina w stanie Tennessee i próbowała, bez wiedzy Michaela, wyjąć pieniądze z jego sejfu w garażu. Zszokowany Michael po tym dziwnym wtargnięciu zamontował co najmniej 6 kamer bezpieczeństwa i specjalne zamki w oknach. Przyjaciel relacjonował: Michael był bardzo zaskoczony i załamany, rozczarowany tym wszystkim, jak to się potoczyło, bo on naprawdę kochał swoją żonę. Ale jego zaufanie zostało bardzo nadszarpnięte. Cleary od lat przyjaźnił się z Michaelem. Jak wyjaśnił, mężczyźni byli częścią zżytej grupy przyjaciół, która nie może się pogodzić z losem Hardinga, nie może dojść do siebie. Ale ulgę może im przynieść tylko znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się stało z Michaelem. Przyjaciele są przekonani, że mają rację, patrząc na Julie. A poważne wątpliwości co do czystości jej intencji miała też nowa dziewczyna Michaela, która poinformowała, że Julie nękała ją, odkąd tylko dowiedziała się o śmierci Michaela. Kobieta bardzo się jej bała.
Wiedziała już, że Julie jest bezkompromisowa i działa z pozycji siły. Wdarła się do domu partnerki męża, by zabrać psa. Hardingowie wcześniej rzeczywiście tego psa razem adoptowali. Nie bawiła się jednak w żadne ceremonie, zdecydowała się go po prostu porwać. A stało się to 10 października. Partnerka Michaela wyjaśniła, że faktycznie pies wcześniej należał do małżeństwa, ale przebywał głównie z Michaelem. Natomiast gdy ten zaginął, automatycznie to jego partnerka zajęła się czworonogiem, ale była świadoma, że być może będzie musiała go oddać pierwszej właścicielce, jeśli ta będzie się tego domagać. Poprosiła nawet śledczych, by zorganizowali takie stosowne spotkanie. Ale wszystko potoczyło się inaczej i bardzo zaskakująco. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że panie jednak nie do końca mogły się dogadać co do sposobu i czasu przekazania psa. Wydaje się, że Julie pomysł z policją zaangażowaną w tę sprawę nie przypadł do gustu. Być może dlatego, że sama była policjantką i wydawało jej się może, że w jakiś sposób ją to ośmieszy w pracy. Kamera zarejestrowała Julie na posesji Nataszy Davis, dziewczyny Hardinga. Julie po cichu podchodziła do rezydencji i wołała psa po imieniu. Według raportu policyjnego można zobaczyć, jak Julie otwiera drzwi wejściowe, zabiera psa i ucieka z posiadłości. Teraz właścicielka posesji nie miała wątpliwości, że skoro w Julie jest tyle frustracji i złości, że postępuje w tak dziki sposób, w zasadzie wdziera się do czyjegoś domu bez zaproszenia i bez zgody, wyrywając nagle psa z jego otoczenia, to na co jeszcze ją stać? Jak skończyłoby się to dla właścicielki posesji, gdyby usłyszała hałas, wstała i starła się z Julią? A ta mogła być uzbrojona. Broń na pewno miała do dyspozycji z racji zawodu. Czy to ona mogła zaatakować Michaela? Jak pokazała sekcja, zmarł wskutek jednego konkretnego postrzału w głowę. Pozostałe rany w tamtym momencie nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia życia. Ale ten ostatni strzał przesądził sprawę. Było więc kogo się bać. Dziewczyna Michaela powiedziała policji o czymś jeszcze. Była pewna, że Julie włamała się na jej konto, na jednej z platform, na których można oglądać filmy. Usunęła tam prawie wszystkie profile, dwa zostawiła, ale zdjęcie kobiety, Nataszy, zastąpiła fotografią małpy. Natomiast drugi profil został opatrzony fotką wściekłej księżniczki. Wydawać by się więc mogło, że z tej Julie to taki wesoły romek. Nie było to niestety takie proste. Nie wydawało się, że to tylko nieszkodliwy żart, ale jednak akt swego rodzaju wandalizmu, żeby nie powiedzieć wprost, wtargnięcie na czyjś prywatny teren. Co prawda cyfrowo, ale jednak. Grudzień 2022 roku przyniósł szokujące wydarzenia. Okazało się, że Julie nie dała sobie spokoju z dziewczyną Michaela i po raz kolejny zdecydowała się na prześladowanie i, mówiąc wprost, nękanie, jak to nazwała zresztą gospodyni domu. Skarżyła się ona na to, że żona Michaela wtargnęła na teren jej posesji po raz kolejny, w związku z czym 8 grudnia została aresztowana. Co prawda wkrótce też i wypuszczona, ale gruchnęła wieść, że w tym samym dniu aresztowano podejrzanego o odebranie życia Michaelowi w Kentucky. Tak więc mniej więcej w tym samym czasie co Julie aresztowano 200 mil dalej w Sacramento niejakiego Thomasa O'Donnella. Początkowo trudno było zrozumieć, kim on w ogóle jest i jakie może mieć powiązanie z Michaelem. Trafił do więzienia w Sacramento, ale wiadomo było, że w grę wchodzi ekstradycja do Kentucky, gdzie zostaną mu postawione zarzuty. Zresztą tak też się potem stało. Rodzina i przyjaciele w desperacji szukali w życiu Michaela jakiejkolwiek wskazówki, która mogłaby doprowadzić do wyjaśnienia, kim w ogóle jest ten człowiek, ten Thomas. Powoli przybywało informacji na jego temat. I z czasem wszystko wskazywało na to, że jego przeszłość jest całkiem malownicza i jak najbardziej kryminalna. Jest znany z tej strony głównie w Teksasie, a jego najgłośniejszym wybrykiem był ten z 2006 roku, kiedy usłyszał nawet zarzut prześladowania i nękania. W tamtym czasie atakował głównie swoją dziewczynę, wtedy już byłą, która opowiadała o tym, że siłą pozbawił ją możliwości obrony, wykorzystał, potem zaciskał jej ręce na szyi, ledwie uszła z życiem. Gdy jej się to udało, ścigał ją swoim samochodem. Został zatrzymany w 2008 roku.
Znajomym Michaela zaczęło świtać, że jest bardzo mało prawdopodobne, by kiedykolwiek biznesmen mógł zadać się z tym człowiekiem. Był zwyczajnym, pogodnym, serdecznym facetem, który nie szukał wrażeń, zadając się z podejrzanym środowiskiem. Czy jest możliwe, że 61-letni O'Donnell to ktoś, kto zaatakował go przypadkiem? Wtedy bliskich Michaela zszokowała nieoficjalna informacja o tym, że być może został on wynajęty do mokrej roboty. Pojawiło się jednak natychmiast pytanie, przez kogo? I trzeba było przyznać, że właściwie odpowiedź nasuwała się sama, bo była tylko jedna osoba, z którą był aż tak skłócony – jego żona. Można by ją było zapytać, jakie są kulisy całej tej sprawy, gdyby nie to, że 10 grudnia Julie Harding została znaleziona bez życia na podwórku domu w Celine w stanie Tennessee, tym, który kupiła z mężem w 2019 roku. Co prawda informacje są tu lekko sprzeczne, ponieważ niektóre źródła podają, że dom kupił Michael, inne, że małżeństwo uczyniło to razem, ale wydaje mi się, że być może po prostu formalności dopełnił Michael, ale była to wspólna własność małżonków. Kobietę znalazł listonosz, któremu ktoś towarzyszył, wydaje się, że jakiś sąsiad. W każdym razie mężczyzna od razu zauważył, że kobieta miała rany w głowie. Najwyraźniej powstała ona od kuli. Wezwał pomoc, nie mając pojęcia, czy tak naprawdę można jeszcze coś zrobić. Wiedział jednak, że ktoś musi natychmiast zjawić się na miejscu. Biuro Medycyny Sądowej miało do 12 tygodni na ujawnienie oficjalnej przyczyny odejścia kobiety, ale od początku mówiło się, że najprawdopodobniej nie chodzi o udział osób trzecich. Wszystko wyglądało tak, jakby Julie sama odebrała sobie życie. Ale oczywiście nie można było tego powiedzieć z całą pewnością, nim nie przyszły wyniki sekcji. Według pogrążonego w żałobie Cleary'ego, przyjaciela Hardinga, Julie zostawiła notatkę o treści: Mike, chyba wygrałeś. O co tu jednak chodziło? Czy żona zleciła atak na męża, po czym została aresztowana za nękanie jego dziewczyny, a gdy tylko ją wypuszczono, to odebrała sobie życie? Czy chodziło o wyrzuty sumienia? A może nie była winna zaplanowania ataku na męża, ale ogólnie rozwód, potem strata męża, jego nowy związek, niespełnienie marzeń o wspólnej emeryturze stało się nie do zniesienia, wszystko to ją przerosło? Czy mimo wszystko cierpiała po śmierci męża? Związek rzecz jasna nie był najszczęśliwszy i zdecydowanie chylił się ku upadkowi, ale jednak para pobrała się z miłości i była sobie bardzo bliska. Czy puściły jej nerwy, w związku z czym zaczęła prześladować partnerkę męża? A może nie zniosła stresu związanego z aresztowaniem? Być może dano jej do zrozumienia, że to ją się podejrzewa. Wstępnie, ale jednak. Pozostawało zbadać dokładniej, co się działo ostatnio u małżonków, z których każde miało już teoretycznie swoje życie. Ku zaskoczeniu policjantów okazało się, że Julie złożyła pozew o rozwód z Michaelem w maju, czyli 4 miesiące przed jego zaginięciem, ale być może miała swoje zaskakujące powody, które wydawała się znać jedna z jej przyjaciółek. Kiedyś odwiedziła parę i zauważyła ogromne napięcie. Dowiedziała się potem od Julie, że ta odkryła wiele tajemnic swojego męża. Dała nawet znać, że będzie potrzebowała prawnika. Była bardzo zaniepokojona. Później przyjaciółka odkryła, że nie jest w stanie skontaktować się z Julie. Poinformowała policję, że Julie może być w niebezpieczeństwie. Zdecydowano się wezwać opiekę społeczną, by ta sprawdziła jej sytuację domową i rodzinną. Potem miało się okazać, że Julie wścieknie się na przyjaciółkę za to. Długie miesiące robiła jej wyrzuty, że ta zareagowała przesadnie i narobiła jej tylko problemów, podczas gdy domniemana ofiara jest cała i zdrowa. Nadwątliło to więź przyjaciółek na dłuższy czas, dokładnie to na wiele miesięcy, bo te wydarzenia miały miejsce w październiku 2021 roku. Ale potem Kathleen, bo tak miała na imię przyjaciółka, wyzbędzie się wyrzutów sumienia akurat z tamtego powodu, bo tylko dzięki niej opieka społeczna i policja w ogóle zainteresowały się całą sprawą. Władze udały się do Michaela Hardinga, który był wtedy w Tennessee. Kiedy jednak oficer wyszedł z samochodu, zauważył na sobie światło zielonego lasera, dokładnie na klatce piersiowej. Zorientował się, że ktoś celuje do niego z broni, z celownikiem laserowym.
Położył się na brzuchu i doczołgał do radiowozu. Włączył światła, by dać znać, że jest z policji. Poprosił także o wsparcie. Michael Harding zorientował się, że ma do czynienia z policją i szedł pod jazdem z podniesionymi rękami, tłumacząc, że nie miał pojęcia, kim jest policjant, a ostatnio zmagał się z intruzami, którzy buszowali po jego posiadłości. Tak naprawdę używał lasera z broni, aby odstraszyć nieproszonych gości. Domyślam się, że broń była nienaładowana, choć tego nie wiem, ale inaczej chyba policjant by się wkurzył. Napisał natomiast w notatce, że potem już Harding współpracował bez dalszych incydentów. Policja więc odjechała i więcej nie kontaktowała się z żadnym z małżonków. Jak powie Kathleen, która powiadomiła władzę, że jej przyjaciółka może być zagrożona, najpierw naprawdę myślała, że zareagowała przesadnie. Jednak niedługo potem obojga małżonków nie było już wśród żywych, co pokazuje, że ona sama, jak i wszyscy w ich otoczeniu, powinni byli zrobić o wiele więcej. I dziwne jest to, że nikt poza nią nie zdecydował się na to. Wiadomo było, że sytuacja jest niezwykle napięta. Oboje małżonkowie kogoś czy czegoś się boją. Nie wiadomo, czy siebie wzajemnie, czy na przykład kogoś, kogo wynajęli, by wzajemnie sobie dokuczać. Ale tam na pewno coś było nie tak. Sygnały o tym dochodziły z różnych stron. I rzeczywiście media zgodnie zauważają, że czerwonych flag było naprawdę sporo. Małżonkowie zachowywali się dziwnie. Michael solidnie przestraszył policjanta, a potem już Julie, partnerkę swojego męża. Obydwoje byli więc w jakiś sposób potencjalnie niebezpieczni dla siebie i dla otoczenia. Widać było, że nie zachowują się normalnie i nie panują nad sobą. Jednak na żadnym etapie tej historii nie zrobiono nic konkretnego, aby postawić tamę. Przede wszystkim o co chodziło Julie, która wydawała się czuć zagrożona, bo poznała jakieś sekrety swojego męża. Ewentualnie, jak pokazały potem zdarzenia, udawała zagrożoną, ale gdy przyszło co do czego, oświadczyła, że nie jest w żadnym niebezpieczeństwie. Odwrotnie jednak niż Michael, który wyraźnie powiedział, że kogoś się boi. Coś się tam działo, machnięto jednak na to ręką. Nie wyjaśniono, kto tu jest agresorem, choć było wiadomo, że napięcie rośnie. Wyglądało na to, że z Julie działo się coś już od pewnego czasu. Uzyskała nawet urlop, jak się nieoficjalnie mówiło, zdrowotny. Więc w tamtej chwili, gdy kończyło się jej życie, miała przerwę jako dowódca dywizji Yuba Sutter kalifornijskiego patrolu autostradowego. Pracowała tam zresztą przez 22 lata, stopniowo awansując. W tamtym momencie wiadomo było, że będzie pracować jeszcze rok, a potem przejdzie na emeryturę i wprowadzi się do swojego domu, który kupiła z mężem w Tennessee. Niewielu w otoczeniu Julie zdawało sobie sprawę, że ten plan dawno legł w gruzach. Wiedzieli o tym oczywiście przyjaciele, także Michaela, którzy uważali, że spotkało go wiele niesprawiedliwości w tym małżeństwie. Mike był naprawdę ciepłym człowiekiem o dobrym sercu. Mam nadzieję, że to się skończy i Mike będzie mógł wreszcie spocząć w pokoju, powiedział Cleary. Ale o tym, że przyjaciółka kobiety również martwiła się o nią, już wiemy. Zresztą to działa trochę tak, że nawet gdyby ona nie była bezpośrednio zagrożona, tak jak sama powiedziała, to znaczy chodzi mi tutaj o jakieś osoby trzecie, męża czy kogoś z nim powiązanego, w takim stanie psychicznym mogła stanowić zagrożenie nawet dla siebie samej, co jak się okazało, było prawdą. A nie można też przecież wykluczyć, że kobieta nie przyznała, że ktoś na nią czyha, bo w końcu pracowała w służbach mundurowych. Być może nie chciała okazać słabości, lęku, bojąc się kompromitacji albo kogoś, kto się na nią zasadził. Jeżeli podejrzewała na przykład męża o jakieś niecne czyny, to być może nie chciała, aby zrobiło się głośno o tym, że ona już wie, by go nie sprowokować. Pewnie, że to luźne dywagacje i brzmi to trochę nieprawdopodobnie, bo myślę, że jednak gdyby naprawdę czuła się mocno zagrożona, to ten instynkt by zwyciężył. Dałaby radę policjantom zwierzyć się dyskretnie, że dzieje się coś złego, ale jednak nie można wykluczyć sytuacji, że jej mózg działał całkiem inaczej. Być może zwyciężył na przykład wstyd? Ta historia wciąż pozostaje tajemnicza, ponieważ policja oficjalnie nie potwierdza żadnych szczegółów dotyczących O'Donnella, który wprawdzie został aresztowany, jak wam już mówiłam, dokładnie na międzynarodowym lotnisku w Sacramento, gdy miał wejść na pokład samolotu, uwaga, do Tennessee,
ale właściwie od pierwszych chwil władze trzymają usta na kłódkę. Mimo wszystko jednak media dotarły do jakiegoś źródła i opublikowały przecieki, jakoby miało chodzić o udaną transakcję wynajęcia przez żonę kogoś, kto pozbawił życia jej męża. Wiadomo jednak, że sam O'Donnell niczego ciekawego policjantom jak dotąd nie powiedział, zdecydowanie odrzucił oskarżenia, nie przyznaje się do winy, przynajmniej na razie. Więc jaka byłaby jego wersja wydarzeń, dlaczego dwoje głównych bohaterów tej historii nie żyje, od niego się na razie nie dowiemy. Wszystko wskazuje jednak na to, że Julie nie padła ofiarą żadnego ataku. Policja prawie od początku wykluczała udział osób trzecich, natomiast raczej nie ma wątpliwości, że obydwa te tragiczne wydarzenia w jakiś sposób są powiązane. Wydaje się, że śmierć dowódcy patrolu drogowego jest następstwem tego, co stało się z jej mężem. Tylko czy chodziło o wyrzuty sumienia, bo ona miała w tym jakiś udział? O samotność, poczucie straty, zagubienie? Może coś w rodzaju psychozy? Tego póki co nie wiadomo. Z tego co widzę, media próbowały sprowokować pracodawcę Julie, by ten zdradził powód urlopu zdrowotnego kobiety i rzekomo potwierdzono, że faktycznie chodziło o kłopoty ze zdrowiem, ale wciąż nie wiadomo jakiego rodzaju. W pewnym momencie sugerowano jakiś uraz, kontuzję, ale inni szeptali o załamaniu psychicznym. Ale tutaj zdecydowanie nie ma żadnych jasnych stwierdzeń czy oficjalnych informacji, no więc mogą to być takie zwykłe plotki związane z sensacyjną bądź co bądź historią. Teoretycznie w sprawie ma się coś ruszyć jeszcze w marcu. I nie bez powodu teraz Wam o tym opowiadam, ponieważ sprawa wydaje mi się bardzo ciekawa, a jest okazja śledzić ją na bieżąco. Być może O'Donnell powie coś więcej. Jeśli jednak nie przyzna się do winy, a prokuratura nie ujawni, jakie dowody zgromadziła, sprawa jeszcze przez jakiś czas pozostanie tajemnicza. I oby tylko przez jakiś czas, bo tak naprawdę, jeżeli O'Donnell nie zdecyduje się mówić, nie będzie tu chyba łatwo dojść do prawdy, choć nie wiem, zobaczymy, jakie policja zgromadziła dowody i na co. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Michael mógł się kogoś bać, kogoś, kto go obserwował. Choć policjant mógł mieć wątpliwości, czy aby na pewno jego stan psychiczny nie odbiega od normy, to wszystko wskazuje na to, że Michael po prostu mógł mieć rację. Może już wtedy płatny bandzior obserwował go, poznawał jego zwyczaje. Starał się ocenić, gdzie i jak najlepiej będzie go zaatakować. Nie jest jednak przecież wykluczone, że urlop przydał się Julie na obserwację go. Czy to ona w tamtym czasie starała się kontrolować to, co robi? Czy czyniła to z powodu zazdrości? Czy może, chcąc przekazać kluczowe informacje Thomasowi O'Donnellowi? Tego Julie nam już nie powie. Kochani, jestem bardzo ciekawa, czy będziecie śledzić tę sprawę i co na jej temat myślicie. Julie napisała: Mike, wygląda na to, że wygrałeś. To bardzo ciekawy liścik, bo przecież gdy go pisała, nie było go już na tym świecie, trudno więc w jakimkolwiek kontekście uznać to za wygraną. Stracił chyba tyle, ile można w ogóle najwięcej na świecie. Życie. Dlaczego tak to widziała? Jeżeli to ona zleciła atak, wydawałoby się, że to ona wygrała. Czy chodziło jednak o to, że nie dała potem rady żyć w strachu przed aresztowaniem, z wyrzutami sumienia? Ewentualnie nie mogła nic zrobić z dowodami, teoretycznie, które jak sądziła ma, a może chodziło tu o coś zupełnie innego? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja przechodzę do drugiej, nie mniej fascynującej sprawy, może dla niektórych z Was nawet bardziej, bo jest ona rozwiązana. Mam dla Was jeszcze jedną historię małżeńską z mundurem w tle, a chciałam Wam ją opowiedzieć już od pewnego czasu. Ale ponieważ nie ma do niej zbyt wielu materiałów źródłowych, to warto było umieścić ją w kontekście innej, abyście nie byli rozczarowani zbyt krótkim czasem trwania odcinka. A koniecznie chciałam Wam przedstawić historię wspaniałej młodej kobiety, mamy, która uważała swojego męża, przynajmniej do pewnego czasu, za bohatera. Nic dziwnego. Był młodym, zaangażowanym policjantem, stróżem prawa, ale czy bronił go do końca, czy też zdradził swoje ideały? Ocenicie to sami, bo i tu niektórzy wciąż widzą pewną tajemnicę, choć sprawa doczekała się finału sądowego. Był 3 stycznia 1993 roku, kiedy para przejeżdżająca obok rozbitego samochodu wezwała policję i inne służby ratownicze.
Szybko okazało się, że auto należy do kolegi policjantów, sierżanta Stevena Jonesa z północnej Walii. Mundurowi byli bardzo poruszeni. Zdawali sobie sprawę, że będą musieli przekazać straszną wiadomość, a wiązała się ona z tym, że siedząca za kierownicą żona Jonesa, Madeline, nie przeżyła strasznego wypadku. Leżała w strumieniu. Była ubrana, jak to określono, swobodnie, jakby właśnie wyskoczyła na zakupy. Jej oczy były szeroko otwarte. Czy doznała szoku, gdy jej pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo? W pięknym miejscu, w Tinkersdale, w północnej Walii. Jones był istotnie zrozpaczony. Pojechała tylko zatankować i kupić pieczywo na rano, powiedział swojemu szefowi, inspektorowi Neilowi Kajtowi. Jednak gdy mundurowi zaczęli badać sprawę, zauważyli zaskoczeni, że siedzenie kierowcy znajduje się w pozycji, która właściwie uniemożliwiałaby drobnej kobiecie, dość niskiej, prowadzenie samochodu. Wyglądało to tak, jakby za kierownicą siedział ktoś o wiele wyższy. I to była już lampka ostrzegawcza, że być może temu, powiedzmy na razie wypadkowi, należałoby się przyjrzeć dokładniej, bo potem dowody przepadną. I od razu było widać, że przednia szyba była rozbita, ale technicy, którzy przybyli na miejsce, szybko skojarzyli fakty. Inne wypadki związane z pękniętą szybą i z tym, że kierowca w nią wpada, czy nawet wylatuje przez okno, wyglądały naprawdę paskudnie. I specjaliści spodziewali się poważnych obrażeń, głównie na głowie urodzonej we Włoszech młodej kobiety. Ku swojemu zdumieniu zorientowali się jednak, że w jej włosach nie ma nawet szkła, a co dopiero tego rodzaju ran, jakie powinny były u niej wystąpić w takich okolicznościach. Metro, samochód, nie ucierpiało tak bardzo, jak spodziewali się technicy. Nie było śladów poślizgu, orzekli, co sugerowałoby, że samochód jechał wolno, a zatem nie byłoby wystarczającej siły, aby wyrzuciło Madeline przez szybę. Ale z kolei jej obrażenia zdecydowanie mówiły same za siebie, nie mogłaby się czołgać. Ciało kobiety, które rzekomo wyleciało przez przednią szybę i wylądowało w strumieniu, natychmiast zostało przekazane patologowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, doktorowi Donaldowi White'owi. Gdy rozpoczął on pracę, czuwał już przy nim detektyw, nadinspektor Garrett Johnson, zastępca szefa policji południowej Walii, który 4 stycznia o 4 rano zaczął badać okoliczności zakończenia życia młodej Włoszki. Szybko stało się jasne, że czujność policjantów nie była nieuzasadniona. Patolog od razu zaznaczył, że kształt rany, którą zauważył, nie pasował do wypadku komunikacyjnego. Mówiąc wprost, był to tępy uraz po lewej stronie czoła, który w żaden sposób nie mógł współgrać z uderzeniem w przednią szybę. Wyglądał dokładnie tak, jakby ktoś kobietę uderzył czymś podobnym do pałki i to na dodatek policyjnej, skojarzył lekarz. Ale było coś jeszcze. Na szybie widać było 3 oddzielne punkty, które powstały wskutek uderzenia. Jednak Madeline miała tylko jedną głęboką ranę w głowie. To nie jej ciało spowodowało uszkodzenie szyby. Doktor Davison przyjrzał się jej i znalazł ślady rdzy i metalu na przedniej szybie. Wskazywało to na to, że ktoś rozbił ją młotkiem. Ale śledczym w głowie huczały słowa lekarza o tym, że tępy uraz mógł pochodzić od pałki, na przykład policyjnej. W otoczeniu młodej kobiety nie trzeba było zbyt długo szukać policjanta i koledzy Jonesa zdali sobie z tego sprawę. Być może jego problem polegał na tym, że para, która przejeżdżała ulicą, zauważyła rozbity samochód bardzo szybko. Policja zjawiła się na miejscu momentalnie. Więc była ogromna szansa, że jeśli ten mężczyzna jest winny, w zasadzie nie miał kiedy dopracować sceny rzekomego wypadku i właściwie nie było szans, by mógł pozbyć się wszystkich dowodów. Jeżeli śledczy będą działać szybko, mają szansę ustalić całkiem sporo. Początkowo koledzy jechali do domu Jonesa, by poinformować go o tym, co się stało, ale także pocieszyć, starać się okazać mu wsparcie. Nic dziwnego jednak, że on chciał być w tym momencie sam i działać. To jednak nie było mu dane. Policjanci zastanawiali się, czy służący w policji przez 17 lat, Jones mógłby ukrywać swoją tak mroczną naturę. Początkowo wydawało się to nierealne. Był uwielbiany w tej okolicy, a w zasadzie można powiedzieć, że od kilku dni był nawet prawdziwym bohaterem,
bo rzucił się na pomoc kobiecie, która wpadła do zamarzniętego stawu w pobliżu jego domu. Uratował ją, co zapewniło mu szybko status lokalnego celebryty. Dla jednostki policji również była to świetna wiadomość. Ewidentnie dobrze wpływała na wizerunek mundurowych. Jednak czy jest możliwe, że ktoś, kto przyczynił się do zbudowania czy podniesienia zaufania środowiska do policji, teraz miał je tak strasznie zawieść? David Owen, ówczesny komendant policji południowej Walii, przyznał, że sprawa była przez to wszystko po prostu przerażająca. Nie tylko przez wzgląd na okropny los wspaniałej matki zakochanej w swoim mężu, ale także fakt, iż przyjaciele mężczyzny, którzy znali go od kilku lat, właściwie to nawet kilkunastu niektórzy, musieli teraz prowadzić śledztwo bezstronnie, dokładnie, profesjonalnie i na chłodno, więc wyzbyć się wszelkich emocji wobec kogoś, kogo znali i lubili, z kim współpracowali. Kobieta miała 37 lat, urodziła dwóch synów, których bardzo kochała. Policjanci starali się sprawdzić, czym mogła rozwścieczyć swojego męża. Okazało się jednak, że w jej życiu nie kryło się nic, co mogłoby doprowadzić do wybuchu agresji. Żyła zupełnie normalnie. Była skoncentrowana na dzieciach i prowadzeniu domu. Zdecydowanie nie słynęła na przykład z hulaszczego trybu życia, nadużywania substancji psychoaktywnych, z romansów czy zaniedbywania synów, a tego rodzaju okoliczności najczęściej bywają przyczyną nagłych i gwałtownych kryzysów domowych. Jones i jego żona, jak mówią sąsiedzi, wydawali się być parą idealną. Byli bardzo popularni, organizowali wiele przyjęć i imprez. Funkcjonariusze zorientowali się, że być może lepiej byłoby się przyjrzeć życiu samego męża, bo to tam może kryć się odpowiedź. I bingo! Bardzo szybko wyszło na jaw, że mężczyzna ma romans z 18-letnią blond barmanką, Julie Rutherford, dla której zupełnie stracił głowę. Jako początkująca aktorka miała romans z Jonesem od swoich lat szkolnych. Powiedział, że byłoby lepiej, gdyby on i jego żona zostali przyjaciółmi i że zamierza się rozwieść. Często więc rozmawialiśmy o rozwodzie, powiedziała zszokowanym funkcjonariuszom, którzy nie podejrzewaliby nawet kumpla o takie numery. Tymczasem on zdecydował, że rozstanie się z żoną i zacznie nowe życie z młodziutką, atrakcyjną dziewczyną, która miała zupełnie inny charakter niż jego żona. Ale zrozumiał, że koszty rozwodu będą przytłaczające. Nie chodziło jednak tylko o to. Zauważył, że najczęściej awansują koledzy, którzy prowadzą spokojny, nie rzucający się w oczy tryb życia, uregulowany. Mają zwykłe rodziny, dbają o żony i dzieci, nie przysparzają policji problemów wizerunkowych. Rozwód mógłby zepsuć jego reputację i uniemożliwić szybkie pięcie się po szczeblach kariery zawodowej, a apetyt miał już spory. Ponadto romans z młodą dziewczyną, aspirującą aktorką, był dość kosztowny, a on miał szansę na okrągłą sumkę z polis ubezpieczeniowych, które wykupił na życie żony, ostatnią zresztą 2 miesiące przed rzekomym wypadkiem. Jones, przyparty do muru przez swoich kolegów, przyznał, że faktycznie to, co się stało, wydarzyło się w jego domu, a on sfingował wypadek, ale tak naprawdę jest niewinny. Jego prawdziwa natura ujawniła się przecież wtedy, gdy ratował kobietę tonącą w stawie. Na co dzień jest więc odważny i praworządny. Kiedy jego żona upadła i uderzyła się w głowę, zupełnie spanikował. Doszedł do wniosku, że nikt nie uwierzy w to, iż młoda, zdrowa kobieta na skutek zwykłego upadku mogła doznać takiego uszczerbku na zdrowiu, że wskutek niego zmarła. On sam nie uwierzyłby w taką historię jako policjant, dlatego zdecydował się w panice zainscenizować wypadek. Policjanci może i chcieliby wierzyć w taką wersję wydarzeń, bo z dwojga złego byłaby ona lepsza również dla dzieci mężczyzny, które co najwyżej uważałyby tatę za niezbyt szczerego i tchórzliwego, ale przynajmniej nie byłby sprawcą ataku na ich matkę. Dowody jednak mówiły coś zupełnie innego. Najbardziej zszokował śledczych policyjny hełm, na którym zabezpieczono ślady i opowiedziały one historię jak z horroru. Mężczyzna założył go na głowę, by między innymi chronić się w trakcie napaści na żonę. Kiedy wziął do ręki pałkę, zdawał sobie sprawę, że będzie chlapało, a szybkie umycie włosów nie wchodziło w grę. Lepiej było po prostu po wszystkim zdjąć kask.
Nie zdążył go jednak umyć, podobnie jak pałki, bo jak wam już wspominałam, ten niby wypadek wyszedł na jaw zbyt szybko. Mężczyzna nie zrealizował w pełni swojego planu, nie posprzątał po sobie i został aresztowany za, jak to określono, zimną i wyrachowaną zbrodnię. Kilka dni po tym, jak został okrzyknięty bohaterem, okazał się być diabłem wcielonym. Twierdził uparcie, że faktycznie założył hełm, ale do sprzątania po tym, jak żona rozbiła głowę, upadając na beton. Ale na policję przybywali świadkowie, którzy kojarzyli fakty. W krytyczną noc Jones był na patrolu. Jeździł policyjnym Fordem Fiestą od 14 do 22. O 20.15 został zauważony, jak jechał bez świateł w pobliżu miejsca, w którym później znaleziono jego żonę. Inny świadek twierdził, że widział go później w jego rowerze. To właśnie w tym samochodzie znaleziono worek na śmieci i ten policyjny hełm, o którym wam mówiłam. Przy okazji stało się też jasne, dlaczego ciągle miał go na głowie po tym, gdy już wykonał koszmarną misję z garażu. Chodziło też o to, że tak bardzo martwił się o własne bezpieczeństwo, kiedy rozbijał samochód żony. Chronił swoją głowę. Nic dziwnego, że sędzia w obliczu tych dowodów nie kupił jego wersji o wypadku w garażu i przyjął ustalenia prokuratury, która podkreślała, że plan Jonesa był staranny, powstawał długo, a jego działania były obliczone na konkretny cel. Co najstraszniejsze, bazował na swoim policyjnym doświadczeniu. Gdyby plan mu się powiódł i wypadek byłby wykryty kilka godzin później, hełmu i pałki nie byłoby już w samochodzie, mogłoby to oznaczać pewne trudności z ustaleniem, jak te wydarzenia tak naprawdę przebiegły. Jednak dzięki dowodom było jasne, że wieczorem 3 stycznia 1993 roku Jones zawołał swoją żonę do garażu, ale postarał się, aby ta ani przez chwilę nie zwątpiła w to, że jej obecność jest niezbędna. Panikował, krzycząc, jak się potem okazało, że jej brat dostał zawału. Choć nie wiem do końca, skąd to wiadomo, czy słyszał to któryś z synów, wtedy kilkulatków, czy policjant sam to komuś powiedział, czy sąsiad może coś takiego wyłapał, nie wiem. W każdym razie, gdy przerażona kobieta wbiegła do garażu, Jones, kawał chłopa, mierzący około 1,86 m, bardzo dobrze zbudowany, niezwykle silny, uderzył ją pałką. Następnie użył worka na śmieci, aby nie pobrudziła się podłoga i jego ubranie. Założył go na głowę żony. Cały czas był w policyjnym hełmie i tak zawiózł ciało samochodem do Tinkersdale, gdzie znalazł opustoszały odcinek autostrady, mniej więcej 1,5 mili od ich domu. Wydawało się, że nikt nie zobaczy tego, co tu robi. Było cicho, ciemno, spokojnie. Równie dobrze przez wiele godzin tamtędy mógłby nie przejeżdżać dosłownie nikt. Spokojnie zjechał z nasypu i tak jak planował, uderzył w drzewo. Potem pobiegł do swojego wcześniej zaparkowanego samochodu, który postawił tam w trakcie służby i teraz wystarczyło tylko odjechać, pozbyć się dowodów, posprzątać garaż i sprawa w zasadzie nie do wykrycia. Na samotność nie mógł jednak liczyć i dowodów się nie pozbył. Sędzia, odczytując wyrok, powiedział, że ta kobieta nie zrobiła nic, co mogłoby dotknąć jej męża, obrazić, mówił. Nie zrobiła kompletnie nic złego, urodziła twoje dzieci, kochała je i bez wątpienia kochała ciebie. Zniszczyłeś jej życie, na dodatek złamałeś życie swoich chłopców. Jest całkiem oczywiste, że istnieje tylko jedna osoba, którą kochasz. To ty sam. Wyrok to dożywocie, oznajmił sędzia. I muszę przyznać, że tak mnie to urzekło, czy może raczej usatysfakcjonowało. Przyniosło ulgę, że od razu zapragnęłam wam odczytać te właśnie słowa sędziego i stąd pomysł, by opowiedzieć tę historię, tak przewrotną i zdumiewającą, o złym i dobrym gliniarzu, problem tylko w tym, że w jednej osobie. Jednak Jones nie przyznał się do winy i oświadczył, że owszem, on stał za śmiercią żony, ale chodziło o samoobronę. Madeline wpadła na ich patio, bo dowiedziała się o romansie i jego planach rozstania z nią, porzucenia dzieci. Była wściekła, rzuciła się na niego z furią. Spanikował i uderzył ją tym, co miał pod ręką, by przestała. Doktor John Davison szczegółowo jednak zbadał patio. Nie znalazłem tam żadnych śladów krwi, ani w okolicy, powiedział. Nie było tam śladów ani walki, ani napaści.
oświadczył. Ale wspomniałam wcześniej, że są tacy, którzy wątpią, by ten doświadczony, niegłupi i gotowy do poświęceń policjant rzeczywiście zaatakował żonę z premedytacją, w zgodzie z planem. Bo tenże plan, jaki rzekomo uknął, nie był godny policjanta. Jak ktoś, kto jest za pan brat z pracą w policji, między innymi przy wypadkach, nie postarałby się o to, by cała ta scena wyglądała choć trochę realistycznie? Jeśli szybę miałaby przebić wypadająca Madeline, to po co sprawca zrobił tamte 3 ślady, i to punktowe, wiedząc przecież, że każdy ślad musi mieć przecież swój odpowiednik na czymś, co go uczyniło. To nie miało sensu. Nieraz jeździł do wypadków i wiedział też, jak wygląda ktoś, kto rozbił głową szybę. Nie tępego urazu można się tam przecież spodziewać. To były podstawy, no i kolejne szkolne błędy, których można by się może spodziewać u amatora, ale nie u policjanta. Przecież było jasne, że gdyby cokolwiek nasunęło policji, lekarzowi czy prokuratorowi myśl o tym, że wypadek jest podejrzany, to pierwszą osobą, w której stronę by patrzyli, byłby mąż. Najważniejsze więc byłoby, aby on był czysty i wszystko, co z nim związane. Miałoby to lśnić jak kryształ, a on użył swojej własnej pałki policyjnej, swojego hełmu, czegoś, co jest w pracy w zasadzie osobiste. I nie pozbył się tego na dodatek od razu. Trzymał to w swoim aucie, a przecież mógł wyrzucić niemal od razu. Już lepiej pewnie byłoby to ukryć nawet gdziekolwiek na posesji, by wynieść potem, bo o ile do samochodu policja może zajrzeć od razu, nawet przechodząc obok, dosłownie mimochodem, to przeszukać cały dom, garaż czy krzaki w jednej chwili jest niełatwo. I to nasuwa myśl, że te i inne błędy świadczyły o tym, że dobrego, solidnego planu godnego policjanta nie było. Czy jest więc możliwe, że faktycznie doszło do jakiegoś dziwnego wypadku czy samoobrony i potem panika sprawiła, że powstała karykatura planu? Jednak, moi kochani, jeśli jesteście tu już dłużej na moim kanale, to wiecie doskonale, że często to nie tak. I właśnie policjanci, geniusze, naukowcy, biznesmeni, naprawdę łebscy ludzie, popełniają szkolne błędy. I to wcale nie ze względu na nieuctwo, ale butę. Wiarę w to, że nikt ich nie weźmie nawet pod uwagę, że ich prosty plan zadziała, są geniuszami, więc cokolwiek zrobią, wystarczy. Nikt zresztą nie będzie grzebał czy doszukiwał się, osądzi po pozorach, więc właśnie te pozory całkowicie wystarczą. Działa tu jeszcze ogromny stres, sprawca nie myśli jasno, przecenia się więc i nie docenia śledczych. No i klops. Nie pierwszy na tym kanale i nie ostatni. Ale to jest moje zdanie. Jeżeli uważacie, że faktycznie nie wygląda to jak działania policjanta i coś w tej sprawie pozostało niewykryte i to on mówi prawdę, jest niewinny ataku na żonę, to koniecznie dajcie znać. Dziękuję Wam bardzo za ten czas razem. Mam nadzieję, że te historie Was wciągnęły, dały Wam do myślenia. Zapraszam Was również na mój drugi kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie nie mniej fascynujących historii, także kryminalnych, szukajcie na playliście Śledztwo z dreszczykiem. One mają co prawda wątek albo paranormalny, albo taki bardzo, bardzo tajemniczy. Myślę jednak, że bardzo Wam się te sprawy spodobają. Buziaki kochani i do usłyszenia!